Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy sobie giereczkę z PBE, czyli testujemy nowe postacie, 14 nowych postaci, które ma być w patchu 10.12, 9 albo 10 czerwca. Gramy na świecie Treasure Trove i akurat dzisiaj chciałbym przetestować protektorów. Zobaczymy, czy nam giereczka da tych protektorów do zagrania. A bardzo chciałem przetestować tą kompozycję, bo dostali oni całkiem spore buffy, jeżeli chodzi o ten procent tarczy, który dostają, oraz teraz z Warmogiem mogą działać trochę lepiej, bo ten Warmog daje aż 1000 HP. Tak więc to są itemki oraz postacie, które chciałbym przetestować. Prawdopodobnie będziemy po nie rolować na piątym poziomie. Jako że mogę zagrać trzech cybernatików, to tak też chyba zrobię, levelując. I spróbujemy sobie wrzucić cybernatików. I tak wygrać te pierwsze rundy, dając odpowiednie itemy na każdą postać, żeby więcej bili. Przy tym broniąc naszego Lucjana tym pozycjonowaniem. Kilka osób też prosiło mnie, żebym nagrał filmik, gdzie dokładnie i szczegółowo omawiam, dlaczego podejmuję takie decyzje i generalnie opowiadał każdy swój ruch. Tak więc też spróbuję to tutaj zrobić w tym filmiku, na ile to będzie możliwe. Pierwszą rundę spokojnie powinniśmy wygrać i będę też chyba levelował po tej rundzie, żeby szybko wziąć piątkę, wbić piątkę i trzymać tego win streaka, jako że mam dobre cechy oraz dobre postacie i wystarczającą ilość gonduda, żeby tak zagrać. Potem pójdziemy sobie w ekonomię i tak jak mówiłem, będziemy grać tych protektorów, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dodając Gravesa na pierwszym poziomie dostajemy Blastera oraz Space Pirata, tak więc to będzie najlepsza postać, którą możemy tutaj dodać. Wszystkie inne postacie, na których nie będę grał, raczej zacznę się pozbywać, bo wątpię, że będę szybko bijał szósty poziom, a chcę też zrobić ekonomię, tak więc po tej rundzie sprzedam te wszystkie postacie po prawej stronie. Bardzo wcześnie dostałem Irelię w sklepie, tak więc zamieniam swoją Vi na Irelię, jako myślę, że jest to po prostu jedna lepsza jednostka, a też działa ona jako cybernetic, więc dużo na tym nie tracę. Po prostu ulepszam swoją planszę jak najbardziej tylko mogę, żeby kontynuować tego win streaka, bo po to levelowałem, żeby tego win streaka trzymać i w taki sposób będę po prostu próbował zrobić ekonomię. Pierwsze 5 rund postaram się wygrać, żeby zrobić sobie ekonomię oraz szybko mieć piąty level i możliwość zdobywania tych postaci, po której idę, czyli po protektorów. To też pozwala, że tracicie mniej HP w early game, po czym łatwiej się gra tego mid i late game. A jedyny minus jest taki, że na karuzelach wybieracie ostatni, więc ciężko zabrać sobie itemki, które tak naprawdę chcecie zebrać. Tutaj będziemy próbowali zebrać tego Xena i dać mu Warmoga. Udało nam się tego Xena na Giant's Belcie zebrać. Możemy zrobić tutaj Warmoga, ale na razie byłaby to błędna decyzja, bo jakbym sprzedał Leonem, to straciłbym Vanguarda oraz Cybernetica. Więc na razie się wstrzymamy do kragów. Myślę, że ta plansza, którą mam, jest po prostu najsilniejsza i nią będziemy próbowali grać aż do kragów i wtedy poszukamy postaci, którymi możemy zastąpić te pierwsze postacie, którymi aktualnie gramy. Niestety przegrywamy rundę po karuzeli. Tutaj przeciwnik też idzie po win streaka. Na szczęście, na jego szczęście miał on postacie na drugim poziomie. Mi tych postaci nie udało się zebrać, więc przegrywamy i musicie się z tym pogodzić, jeżeli gracie taki styl. Po prostu czasami przegracie rundę, która na pierwszy rzut oka powinna być wygrana, bo macie wyższy level. Ale bez postaci na drugim poziomie naprawdę ciężko jest winstreakować. I jak możecie zauważyć, już przed kragami pojawiła mi się Irelia, teraz pojawia mi się Jhin. W normalnych gierkach kupowałbym tą postać, tej Vi też raczej bym nie sprzedawał, bo już bym mógł mieć ją na drugim poziomie. Ale jako że chcę iść w tą ekonomię, chcę sobie przetestować tych protektorów, to te postacie po prostu będę odpuszczał, żeby mieć największą ekonomię, żeby tych protektorów zebrać. Tutaj przeciwnik już mi kilka tych protektorów zabiera. Po kragach dostałem BF-a, z którego złożyłem Shodina oraz Rózgę. Tutaj itemki lądują na Lucianie. Myślę, że na nie będą lepiej działały, a będzie on trzymał itemki dla naszego Rakana. Z Rózgi postaramy się zrobić Morello, a z Shodina po prostu. Shodina po prostu damy na Rakanie, bo bardzo fajnie on działa z jego umiejętnością i naszym praktycznie jedynym CC-kiem, jaki będziemy mieć w teamie. Kolejne 3 rundy po kragach niestety przegrywamy. Jest już 5 przegranych z rzędu, ale w ten sposób też sobie tam utrzymujemy tą ekonomię. Jako że jest to taki moment naszego pivotu, naszego przejścia, nasza kompozycja nie jest kompletna, to jest to jak najbardziej ok. Mam już Warmoga na naszego Xena. Teraz będę składał Bramble Vesta
Myślę, że jest to kolejny bardzo potrzebny item. I jako trzeci item chciałbym dołożyć tutaj Dragon's Claw'a. Mam też jednego Negatrona, który mi powinien to umożliwić. I cały czas na piątym i szóstym levelu nadwyżkę z 50 golda będę rolował po te postacie. Po prostu robił tak zwanego slow rolla, czyli dla tych, co nie wiedzą, to jest rolowanie całego golda powyżej 50, żeby utrzymywać tą ekonomię, ale też systematycznie i stopniowo polepszać nasze postacie. Na szóstym poziomie nadal mamy 35% szansy na znalezienie postaci za 2 golda, ale postacie za 3 golda już znacznie wzrastają z 20 na 30%, tak więc opłaca się po prostu wbijać ten szósty poziom relatywnie szybko, żeby rolować pod tą kompozycję. Zobaczymy, czy ta kompozycja w ogóle będzie grywalna, ale chciałbym właśnie sobie to przetestować na PBE. Po skompletowaniu wszystkich naszych itemów, znaczy Warmoga i Bramble Vesta na Xin Zhao, na drugim poziomie ma on już 2200 HP. To jest naprawdę kolosalna ilość, biorąc pod uwagę to, że dostaje on tarczę za 45% maksymalnego HP. Naprawdę ciężko jest się przez niego przebić. Ta tarcza cały czas wzrasta. Dodałem tutaj jeszcze Karmę oraz Kasiopeję pod Mystików, a więc ma on jeszcze dodatkowo 50 Magic Resista, czyli tych dwóch Mystików myślę, że będzie opłacało się grać. I do tego mamy jeszcze tarczę od Karmy, czyli ten Xin naprawdę jest ciężki do zabicia. Z raptorków, znaczy z wilków, poleciało nam naprawdę dużo itemów, a w tym jeden item, którego bardzo szukaliśmy, czyli jest to item na protektora. Ten item na protektora będę składał tutaj zamiast Morello. Damy to sobie na Kasiopeję, jako że ona ma bardzo niską manę, 25% manę, 25 many tylko potrzebuje, żeby się odpalić. Tak więc na nią składamy tego protektora i będziemy szukali też Urgota, żeby tych protektorów zrobić 6, bo jest to cecha, którą teraz można wykonać, więc tego też będziemy szukać. Ale jak na razie dalej roluję, żeby te postacie znaleźć na 3 gwiazdki. Nawet Kasiopeję na drugim poziomie, na full itemkach, która ona powinna nas teoretycznie kontrować, bo jako umiejętność ona zmniejsza tarczę o 50%, to i tak taką kompozycję udało nam się pokonać. Więc myślę, że jakieś tam prawo działania ta kompozycja, w którą idę, ma. Ale wiadomo, zobaczymy jeszcze, jak to będzie działało na serwerach live. Jak na razie to po prostu próbuję tego Xina wrzucić na trzeci poziom. I myślę, że jak Xina już wrzucę na trzeci poziom, to przestanę rolować i po prostu będziemy pchali level, żeby znaleźć tego Urgota. Bo 6 protektorów to jest całkiem duży skok, jeżeli chodzi o tą tarczę, którą dostajemy po użyciu umiejętności. Dziwo, największy damage w naszej drużynie produkuje właśnie Cassiopeia. Przez to, że te walki są dosyć długie i każda z naszych postaci dostaje te dodatkowe tarcze, to ta umiejętność od Cassiopeii, która bije aż przez 12 sekund, może w pełni zadać obrażenia. Myślę, że do tej kompozycji bardzo fajnie właśnie przydałby się jeszcze Red Buff, no ale jeżeli chcemy złożyć Warmoga, Protektora oraz Red Buffa albo Morello, to są to aż 4 pasy, które musimy mieć, więc ciężko będzie to złożyć systematycznie. Kolejna karuzela, tym razem na full itemach niestety. No i czego my tutaj szukamy? Czego my tutaj potrzebujemy? Frozen Heart jest całkiem ok. Zeke Herald też może być ok. ZZ Portal będzie dobrze działał, jeżeli mamy jakąś postać na trzecim poziomie. Shroud of Stillness zawsze jest super w late game. Mało osób po niego idzie, szczególnie na niskich rangach, ale ten item naprawdę potrafi skontrować całą kompozycję. Szczególnie gdy nasz przeciwnik nie potrafi się pozycjonować i grupuje swoje jednostki, tak jak na przykład ten. Wtedy Shroudem możemy go po prostu załatwić, podobnie jak z Zephyrem. Tak więc jeżeli macie tą karuzelę z całymi itemkami, to często powinniście szukać Zephyra albo właśnie tego Shroud of Stillness. Tego Shrouda sobie damy na jakąś postać frontlane'ową, gdzie te 20% szansy na unik też się przyda. Jesteśmy już naprawdę blisko, żeby te wszystkie postacie na trzeci poziom wrzucić. Dwóch Jarvanów mi brakuje, dwóch Nico, trzech Rakanów oraz jednego Xina i wtedy faktycznie możemy zacząć pchać ten level. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, ale chciałbym tych 6 protektorów zebrać z tym Urgotem, bo myślę, że jest to ciekawa kompozycja, która naprawdę może zadziałać.
Jak na razie Cassiopeia drukuje naprawdę fajne obrażenia. Tutaj po prawej możecie sobie zobaczyć, że Cassiopeia zadała już 2000 obrażeń. Wiadomo, że jest ona protektorem, to nie zawsze wam wyjdzie, nie zawsze znajdziecie spatulę w każdej gierce, ale jeżeli macie taką możliwość, no to zobaczcie, ile ona tych obrażeń robi przez to, że te walki tyle trwają, przez to, że tyle tych tarcz jest, no to ma ona szansę ten damage gdzieś tam rozwinąć i zadać 4000 obrażeń, mimo tego, że ona ma tylko jeden item, a Xin już praktycznie siedzi sobie na trzech itemkach. Z Raptorów poleciało nam dosyć sporo itemów, jako że gramy w tym świecie. Giant's Belt ląduje na Rakanie, żeby mieć Morello. Do tego mogę złożyć tutaj jeszcze kilka ciekawych itemów. Myślę, że chciałbym mieć Rapid Fire Cannona na Cassiopeii. A oprócz tego dorzucimy jeszcze komuś QSS-a. Myślę, że... albo nie, Dragon's Claw'a musimy mieć na tym, na Xinie. Nie chcę tej demki spieprzyć, jest to Dragon's Claw na Xinie i została nam jedna rękawica. To akurat jest bez różnicy, chyba na kogo ją wrzucimy. Nasz Xin Zhao chyba uda mu się wygrać tę rundę. No, ma on bardzo dużą ilość cyceków, więc ciężko będzie to wygrać. Ten slow od Teemo naprawdę przepotężny. Tracimy naszego Mistrika, ale i tak wszystko powinno być ok. W tej gierce chyba mi się nie uda zebrać 6 protektorów, bo trochę za dużo golda przelodowałem szukając tego Xina na trzeci poziom. Niestety jeszcze go nie znalazłem. Jedyną postać na trzecim poziomie to mamy Rakana. I nie wiem, co jest teraz słuszną decyzją, czy dalej rolować pod te postacie. Wchodzi mi Niko na trzeci poziom też. Na pewno damy jej tego Zika i do tego damy jej Sparring Gloves. Mimo tego, że nie udało mi się znaleźć Xina jako naszego głównego carry na trzeci poziom, to i tak udaje nam się jakoś te rundy wygrywać. Ale faktycznie możliwe, że mogłem nie rolować swojego golda, żeby znaleźć te postacie na trzeci poziom. Tylko jeżeli macie ten item pod protektora, to możliwe, że warto jest iść wyższy level, na przykład 8 level, żeby znaleźć albo 4 Celestiali, albo 4 Mystików, albo po prostu dodać sobie tego Urgota na 7-8 poziomie jako 6 protektora. Pierwszy raz gram ten build na BB, więc wiadomo, można popełniać błędy. Ja się za bardzo skupiłem na tych postaciach 3-gwiazdkowych. Myślę, że to był błąd w tej gierce i zobaczymy, które miejsce uda nam się zająć z takim buildem. O dziwo, Rakan z Morello zadaje aż 7500 obrażeń. Ten Spear of Sojourn bardzo mu pomaga, żeby te obrażenia zwiększyć. Dostajemy 2 razy Redemption oraz Zephyr. Nie są to złe itemki, ale nie są to najlepsze itemki dla naszego buildu. Zobaczmy, co dostali nasi przeciwnicy. Trapclaw troszeczkę nas kontruje. Tutaj ofensywne itemki na Gina jak najbardziej, na Ash też się mogą przydać. Przeciwnik w ogóle idzie w 4 snajperów. Jeszcze tego builda nie grałem, ale może też okazać się bardzo dobry. I zobaczymy, co tutaj dalej pójdzie. No tego Xina naprawdę mam problem znaleźć, mimo tego, że przerolowałem już mnóstwo pieniędzy, żeby go znaleźć. Daje nam się w końcu tego Xina na trzeci poziom znaleźć. Brakuje nam też jednego Jarvana, żeby jego mieć na trzecim poziomie. Wtedy praktycznie cały nasz frontline będzie 3-gwiazdkowy. Jeżeli chodzi o tego 6 protektora, no to mam teraz 1% szansy, żeby znaleźć Urgota. Nie wiem, czy to będzie gierka, w której mogę sobie iść swobodnie w 8 level, ale pieniędzy nie będę wydawał. Jeżeli uda nam się oszczędzić na 8 poziom, to jak najbardziej w niego pójdę. Myślę, że trochę wcześniej powinienem ten poziom pójść. Zostaje 5 przeciwników. Ja mam najwięcej HP, co jest dosyć ciekawe. Myślałem, że ten build nie będzie aż tak dobrze działał. Po prostu pamiętam tego builda jeszcze z wcześniej, z seta galaktycznego, że był on dosyć grywalny. Tutaj przeciwnik ma Wiktora na trzecim poziomie. No to może nam trochę przeszkodzić i popsuć zabawę. Zostajemy w sytuacji top 3. O dziwo, dalej wygrywamy. Winstreakujemy tą giereczkę. No tutaj tego przeciwnika myślę, że spokojnie powinniśmy pokonać. Jeżeli chodzi o tego przeciwnika z Irelią na trzecim poziomie, no tutaj może się pojawić problem. Ale spróbujemy tą Irelię podnieść. Jeżeli będziemy na niego walczyć, to ustrzelić Zephyrem tą Irelię. Niestety wstawił on tutaj Vi, więc ta Irelia swobodnie będzie sobie tutaj biegała. Ale myślę, że i tak mamy szansę tą gierkę wygrać. Zależnie od tego,
Kogo ta Irelia będzie targetował? No niestety ona one-shotuje wszystkie moje postacie, więc nie ma szans, że to wygramy. I tracimy tutaj 22 HP aż. Nasz przeciwnik też pokonał naszego klona. Więc w late game ci protektorzy bez 6 protektorów możliwe, że okazują się już zbyt słabi. Ej, jeżeli chodzi o jakiś item, to nawet nie wiem, co mogę sobie tutaj tak naprawdę wziąć, co by mi pomogło, bo wszystkie itemki tak naprawdę już rozdałem w swojej kompozycji. Mam każdą postać na 3 itemach oprócz Jarvana, ale no, Jarvan nie potrzebuje w tej kompozycji itemków. Więc jest jedna opcja, albo myślę, że jest po prostu jedna opcja. Spróbujemy wykorzystać 1% szansy i znaleźć Urgota albo chociaż Jarvana. Szanse są naprawdę niskie. Wątpię, że to się uda, no ale nic innego z tym goldem nie mogę zrobić w tej rundzie. Prawdopodobnie odpadnę. Więc to jest po prostu najlepsze, co mogę zrobić. Mogłem Battlecasta wrzucić. No ale już trudno. Urgota nie znajdujemy oczywiście na 1% szansy. Przeciwnikowi wchodzi też Jhin na drugi poziom. I chyba tutaj przez ilość CC, które ma nasz przeciwnik, będziemy odpadać. No niestety w late game myślę, że ta kompozycja jest już trochę słaba przez to, że przeciwnicy ciągle podrzucają gdzieś tam nasze postacie. Nie ma w tym buildzie już Sony, która by te CC-ki jakoś tam oczyszczała. Więc jeżeli nasz przeciwnik ma Gnara, Wukonga, Nautilusa oraz Ashe, no to nasza kompozycja praktycznie nie będzie się ruszała. A jak nie może się ruszyć, to nie może odpalić umiejętności i tych tarczy nie dostaje. Ale ciekawy eksperyment, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. I ja się z wami żegnam, do usłyszenia.